Drodzy Państwo, dobry wieczór. Cieszę się, że mogę Państwa powitać na dzisiejszym wyjątkowym koncercie. Koncercie Alony Szostek, jednej z moich ulubionych aktorek i piosenkarek. Dlatego bardzo jestem dumna, że przyjęła zaproszenie na ten koncert właśnie w naszym wyjątkowym święcie. Koncert pod nazwą... uciekło mi z głowy, z przyjęcia, z nadzieją przez życie, przepraszam bardzo. Koncert, który pierwszy raz zaśpiewała, który dała w 2016 roku. Ale kilka słów o artystce. Pani Alona Szostak, absolwentka Instytutu Teatralnego w Moskwie. Pracowała w Stołecznym Teatrze imieniem Mikołaja Gogola, później w Wilnie. Od 1992 roku jest związana z Teatrem Rozrywki, w którym zadebiutowała w musicalu Cabaret. Jej talenty aktorskie, uzupełniane ciepłą, niespotykaną barwą głosu oraz wyjątkowym temperamentem scenicznym podziwiać można również podczas koncertów sylwestrowych i rozrywkowych chorzowskiej sceny. W 2003 roku przygotowywała recital człowieczy Los piosenki Anny German goszczące na stałe na scenie małej Teatru Rozrywki. Taka przedcovidowa kreacja, w którą ja panią Alonę wraz z pracownikami oglądała, to właśnie Królowa Bona, tak przepiękne przedstawienie, niezwykle poruszające. Szczerze Państwa zachęcam do pójścia i odwiedzenia Teatru Rozrywki, obejrzenia tego spektaklu. Pani Alonie będzie akompaniowała pani Lena Minkacz. Zapraszam na koncert. Dobry wieczór Państwu. Macie niezwykłe miejsce, cudowne. Gratuluję Wam tego miejsca, bo czuję się tu fantastycznie. Tak naprawdę masz takie wrażenie, że to nie biblioteka, a jakieś, nie wiem, sala koncertowa, tak jak teraz za chwilę będzie. Może być naprawdę jako piknik, brać książkę, czytać, pić kawę, napić się lampkę wina. Cudowne, naprawdę ciepłe, nie spodziewałam się, bo jadąc tu miastem i nagle pach, a tu z tyłu takie coś. Ja może powiem parę słów jeszcze o sobie, nie będę tak długo. Powiem tylko tyle, że ja jestem Rosjanką, która większość swojego życia mieszka już w Polsce. Urodziłam się w Sankt Petersburgu i przyjechałam do Polski, jak powiedziała pani dyrektor, w 1992 roku. Związałam się z Teatrem Muzycznym w Chorzowie, z Teatrem Rozrywki i przyszło mi być nie tylko aktorką dramatyczną, ale aktorką musicalową przez wiele, wiele lat. Co spowodowało, że zaczęłam śpiewać. To nie znaczy, że nie śpiewałam wcześniej. Rosjanie wszyscy śpiewają, zwłaszcza jak się troszeczkę napiję, to och, jak śpiewają. Ale to ja myślę, że i Polacy też. Słowianie mamy taką po prostu zdolność do chęci wyrażania się. Także no tutaj trzeba było ode mnie troszeczkę innego śpiewania, śpiewanie muzykalowe, jego się trzeba uczyć. I zatrzymałam się w tym teatrze dość długo. Dopiero dwa lata temu przeszłam do Teatru Polskiego w Poznaniu, i gdzie pracuję jako aktorka dramatyczna już teraz. Co powiem Wam, co Wam dzisiaj przywiozłam? Przywiozłam Wam dzisiaj piosenki żydowskie. Dlaczego? Czy ja jestem Żydówką? Nie jestem, chociaż... Słuchajcie, nigdy nie wiadomo, jak to mówią. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Z żydowstwem i właściwie z kulturą żydowską ja jestem związana od samego dzieciństwa. Wychowując się w Sankt Petersburgu, moja ciotka miała stary dom na obrzeżach Sankt Petersburga, a właściwie Leningradu wtedy, to jest Związek Radziecki, Leningrad. I ten fiński dom na lato wynajmowała żydowskiej rodzinie. Przyjeżdżała ta żydowska rodzina razem z całym swoim dobytkiem, z pianinem, z jakimiś tam instrumentami, z ciotkami, babkami i tak dalej. I byli dzieci w moim wieku, po 6, po 8 lat tam. I ja się z nim wychowywałam, czyli pierwszy jidysz ja usłyszałam od nich. I nie wiedziałam, co to jest za język. Ja pamiętam tylko, że jak w grze dzieci się pokłócą i oni do mnie mówią, nie możesz się bawić z nami, bo my jesteśmy Żydami. Ja mówię, no to co to znaczy z Żydami? Wszyscy są Rosjanie na świecie, przecież ja tak myślałam, jak się ma 6 lat. A oni mówią, bo Żydzi to są naród wybrany. A ja mówię, a kto was wybrał? To wybierzcie mnie, ja też, ja chcę się z wami bawić. No w każdym razie z tego konfliktu, to jest anegdota, nie anegdota. Ja przychodzę do mamy i mówię, słuchaj mama, ja chcę być Żydówką. A ona tak się patrzy na mnie, już pewnie wiedząc co, to mówię, a bądź sobie.
I tak zostało, że w 6 lat zostałam Żydówką. No, to jest oczywiście żart, ale w tym coś jest magicznego, dlatego że kiedy w 2016 roku spotkałam się z dyrektorką teatru Golden Tänzer na festiwalu we Wrocławiu i ona siedząc w garderobie razem ze mną mówi: czy ty śpiewasz piosenki żydowskie? Ja mówię: Boże, ty mój, ja śpiewałam prawie wszystko. Tak, miałam wrażenie, że już wszystko w tym teatrze rozrywki pośpiewałam. I rosyjski, i francuski, jakieś tam i popowy, i takie. Co roku robimy koncert sylwestrowy, więc przewinęły się różne piosenki. Ale żydowskie? I mówię: chyba nie. A ona mówi: szkoda, bo byś zaśpiewała u mnie na festiwalu. I ja mówię: oczywiście, że śpiewam. Oczywiście, że śpiewam piosenki. Mówię: jakie trzeba? Odeski piosenki są żydowskie? Ona mówi: no tak. Mówię: ja mówię, no i dobrze. I tak zaśpiewałam w 2016 pierwszy raz u Goldy Tänzer na festiwalu Singera w Warszawie, gdzie zaśpiewałam piosenki odeski, ale w języku rosyjskim. A na drugi rok zaprosiłam, nie, ja pomyślałam, no bez przesady będę tak tylko po rosyjsku śpiewała, czy po polsku, a może w jidysz. I postawiłam sobie wysoką poprzeczkę i nauczyłam się kilka piosenek w języku jidysz, w języku hebrajskim. I z tego powstał właśnie ten recital, ten koncert, który dzisiaj usłyszycie. I tak naprawdę każda z tych piosenek, to nie jest przypadkowa piosenka, żebyście nie myśleli, że ja sobie tak nazbierałam piosenki i tak zaśpiewam. To jest moja droga. To jest moja droga, którą idę. Każdy z was ma swoją drogę, swoją historię. Każdy z was może opowiedzieć o swoim życiu i pewnie można by napisać nie jedną książkę. Ja też mam swoją drogę, w którą zabiorę czasami ludzi. Czasami ludzie zostają to na dłużej, czasami idą ze mną krócej, ale to jest droga. Ona jest wyboista, ona jest ciężka, ona jest ciekawa, ona jest złożona, fascynująca i na pewno jest przesiąknięta ogromną miłością. Miłością do ludzi, miłością do sceny, miłością do muzyki. Chciałabym, żebyście poszli dzisiaj ze mną w tę drogę. Chcę was zabrać. Pierwszą piosenkę, którą dla was zaśpiewam, usłyszałam od cioci Soni. To niania, właściwie ciotka moich przyjaciół, tych Żydów, tam w Leningradzie. Ona coś nuciła pod nosem, nuciła i ja przypomniałam sobie tą piosenkę. Ja cały czas myślałam, że to jest piosenka rosyjska. Kiedy przyjechałam do Polski, to też śpiewałam tę piosenkę. A od cioci Soni słyszałam ją w języku jidysz. Jeśli usłyszycie i zrozumiecie, że znacie tę piosenkę, na pewno ją znacie. I w ogóle was zachęcam. Nie traktujcie dzisiejszego koncertu jako ja tu, wy tam. Macie ochotę, śpiewajcie. Poczujmy się tak, jakbyśmy siedzieli za jednym stołem. Jakbyśmy coś miłego wspominali, o czymś rozmawiali. Ja będę opowiadać, ale wy ze mną. Śpiewajcie. Nie znacie słów. Na la la la. Wo ist das Gessel? Dziewczyna, co kocham ją, znalazłem ulicę, znalazłem.
No i widzicie, spodziewaliście się, że ta piosenka jest napisana w 1916 roku i Żydzi śpiewali ją w jidysz, Polacy śpiewali ją po polsku, a Rosjanie w języku rosyjskim. Powiem wam tak, zaczęłam ja palić papierosy bardzo wcześnie. Powiedzmy tak, no ja myślę, że ja mogłam mieć 8 albo 7 lat. Miszka, mój przyjaciel, namówił mnie, bo ciocia Sonia paliła cały czas. Ciocia Sonia była nianią tych dzieci i uczyła ich fortepianu. Ponieważ przeszła Holokaust, to paliła cały czas Bilamor kanał. Wiecie, co to jest Bilamor kanał? Krótki taki papieroski, bez filtra. I ona kopciła wszędzie. No, dzieci to fascynowało i to jest fajne, coś tam się dymi. Raz nieostrożnie zostawiło to na pianinku i my z Miszką, który mnie oczywiście zawołał, mówi, chodź spróbujmy. Narobiliśmy takiego dymu, ale narobiliśmy też i szumu, bo ciocia Sonia dała tak w dupę Miszy, a mnie moja ciotka, że ja do końca życia, czyli do teraz, w życiu nie wzięłam papierosów. Także nie wiem, czy to było dobrze, czy źle, ale pamiętam, że jak się zakrztusiłam, tylko powiedziałam, Misza, to nie jest dobre. A ciocia Sonia, jak paliła tego papierosa, śpiewała zawsze jedną piosenkę. Papierosny. To jest piosenka w języku jidysz, bardzo znacząca, o chłopczyku, który stoi i sprzedaje zapałki. Biedny, mały Żyd, który sprzedaje zapałki i mówi, kupcie zapałki. Znamy dziewczynkę z zapałkami, a tu jest piosenka zupełnie odwrotna. I tak mi się skojarzył ten papierosem właśnie z moim paleniem, niepaleniem i z ciocią Sonią, która wiecznie paliła tego papierosa. Papierosa! A kalte nachten nebel dige finsterometum steht sein Engel vertreuert und guckt sich herum von Regen schützt am Norewand, a koi schickel halter im Hand, seine Augen beten jeden Stimm. Ich hoffe, nicht kein koi ich mehr, a runzige im Gas, hungerig in Ufgerissen, von dem Regen nass. Ich schleppe riesig von Baginen, keiner sind nicht zu verdienen, alle lachen machen von mir Spaß. Kupicy kończę papierosy, trójkę na fudregen nit fargosy. Kończę bilik benemones, kończę chodów mi rachunes, retewet von Hinger mi chacet. Kupicy kończę szwema na hantiken, der mir fer ire josem elder kniken. Sie ist mein Schreien und mein Läufen, keiner sieht bei mir nicht käufen, äußern will ich müssen, wie ein Kind. Ночь туманна и дождливо, за окном темно, мальчик маленький рыдает только об одном. Он стоит к стене прижатый и на вид чуть-чуть горбатый и поет на языке родном. Друзья, папиросы, подходи, пехота и матросы, подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои босы. Мой отец в бою кровавом жизнь свою отдал, немец маму из винтовки в гетто расстрелял, а сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, там свое я зрение потерял. Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы, подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои босы. Купите ковче папиросы, трюкнефен реген и торгосы, Sie ist
ale zawsze na swojej drodze spotykam ciekawych ludzi. Ja mam szczęście w ogóle do ludzi. Nie wiem jak wy, ale ja mam szczęście. Ja mam dar, że spotykam zawsze cudownych, wspaniałych ludzi. Tak jak wy. Pewnie jak poszlibyśmy i porozmawiali. No oczywiście, że tak. Jestem tego pewna. Ja wiem, że nie mam przypadków i że miałam tu być. I tak się zdarzyło, że tu jestem. Wczoraj byłam w Lublinie na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Pierwszy rok tego festiwalu. A Lublin, miasto Żydów, kultury żydowskiej, która jest tak przesiąknięta w tym mieście, o którym ja tak naprawdę tak mało widziałam. Wielokulturowy, wiele ciekawych historycznych zdarzeń, które tam się wydarzyły. Moja przyjaciółka Ethel Schütz, którą poznałam kilka lat temu właśnie na tym festiwalu w Warszawie, a poznałam ją w taki sposób. Ale najpierw wam powiem o jednej historii i później powiem właśnie o tej Ethel, jak to się wszystko zdarzyło. Po koncercie w Warszawie, a właściwie jeszcze przed koncertem, czekają na jakąś bardzo, bardzo ważną osobistość i koncert się nie zaczyna. Nagle ten ktoś idzie, wszyscy wstają. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja mówię, pewnie jakiś znany kompozytor albo może pianista, który przyjechał skądś. Starszy człowiek siada w pierwszym rzędzie. I ja mam taki zwyczaj, sposobność, jak śpiewam, to do kogoś śpiewam, dedykuję, rozmawiam, tarmoszę tego człowieka, on uczestniczy. Kończy się koncert i ja chcę już wychodzić, kłaniam się i ktoś bierze mnie za rękę. Ja mówię, podobało się panu? On mówi, dlaczego nie zaśpiewałaś piosenkę Serce? Ja mówię, ja naprawdę miałam zaśpiewać Serce Isaaka Dunajewskiego, no przecież oczywiście, że miałam, tylko Gołda powiedziała, że jest mało czasu i tak, i stoi, tłumaczy się przed nim, a on mówi, zaśpiewaj mi tu do ucha. Ja siadam, śpiewam piosenkę Serce, jemu do ucha, widzę, że człowiek płacze, ciekną mu łzy, ja nic o nim nie wiem. On mi daje płytę, daje mi swoją wizytówkę i mówię, jak będziesz w Nowym Jorku, to zadzwoń, zrobimy twój koncert. Ja mówię, no oczywiście, może w przyszłym tygodniu pojadę do Nowego Jorku, co to jest takie, o, tu w Chorzowie, dzisiaj jestem, jutro w Poznaniu, a potem do Nowego Jorku pojadę. Ale to było taki niezwykły, dziwny i ja byłam bardzo ciekawa. Przyjechałam do Chorzowa, odpaliłam tą płytę, którą mi dał CD i nadal nie wiem nic. I widzę film dokumentalny o człowieku, który opowiada o swoim życiu, że urodził się w Częstochowie. Jako mały chłopiec przeszedł Holokaust. Na jego oczach spalona została synagoga. Żyd, który stracił swoją mamę w obozie koncentracyjnym i powiedział, że mama lubiła tę piosenkę. I on, wiedząc, że ja, Rosjanka, tu przyjechałam, ja powinnam tylko piosenkę Serce zaśpiewać. On mówi, ty od tej piosenki powinnaś zacząć. I ten człowiek, nazywa się Zygmunt Rolat, jest biznesmenem, mecenasem kultury żydowskiej. Wspiera i jest mecenasem, producentem Festiwalu Żydowskiego w Krakowie, Festiwalu Żydowskiego w Warszawie, Muzeum Polin, Muzeum Żydów. Wszelako wspiera różne oczywiście organizacje, pomaga i ma wielkie serce. Na miejscu spalonej synagogi postawił w Częstochowie filharmonię. To było jego marzenie. On jeszcze wtedy powiedział, mama, tu kiedyś będzie synagoga. Synagogi nie powstały, tylko on chciał zrobić salę koncertową, bo w synagodze odbywały się koncerty. Ja, jak za każdym razem śpiewam tę piosenkę Serce, którą na pewno znacie i chcę, żebyście ze mną zaśpiewali, ja mówię, Zygmunt, to jest dla ciebie, dla twojego serca, bo każdy z nas ma cudowne, ciepło, otwarte serce. Otwierajmy nasze serce. Serce. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поймешь. Сердце, тебе не хочется покоя.
Tak хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Oczka tego widać i nic więcej, a tu po prostu widzę uśmiechy. Ludzie razem ze mną śpiewają. Wspaniale. Niedawno odeszła wielka, genialna piosenkarka Ewa Demarczyk. Ja zawsze się na nią wzorowałam, chciałam zrobić jej repertuar, ale zawsze nieśmiało brałam jej piosenkę. Mówię, Boże, kto potrafi tak dobrze zaśpiewać jej piosenkę, jak tylko Ewa tak potrafi zaśpiewać. I zawsze tak nieśmiało, jakieś groszki, róże. Pamiętam, występowałam na festiwalu. I podchodzi do niego mały chłopiec i płacze. A on mówi, czemu płaczesz? A on mówi, bo dzisiaj jest dzień mamy, a ja nie mam dla mamy prezentu. I on mówi, no to chodź, coś wymyślimy. I napisał mu wiersz o mamie. I kiedy przyszła mama, on daje tę karteczkę, no oczywiście ryczał cały szpital. Taki był nuchem i pamiętał pewnie całe życie ten chłopiec, że jakiś stary Żyd z brodą napisał mu ten wiersz. Był prostym, a natomiast nieprostym, zwyczajnym człowiekiem, niezwykłym, dobrym, otwartym i mógł dyskutować o wierze, o torze, znał torę, nauczał torę. Chciałam przeczytać jeden wiersz, Nadzieję. Ja oczywiście mam go i tutaj w książeczce, ale tam są małe literki, a ja nie widzę. Nadzieja. Złowieszczy rzymski krzyż, symbol hańby i potępienia. Jerozolimski krzyż, męki i cierpienia. Chrześcijański drewniany krzyż, symbol miłości i przebaczenia. Ze świec i płomieni polski krzyż, symbol niewoli i odrodzenia. 11 września 1982 rok, Nuchym Szyc. Ten wiersz wszedł w księgę Antologię przez Krzyż, wydanie przez Kurię Biskupię. I ten wiersz doszedł do Jana Pawła II. W 1987 roku był wydany. A taki zwykły, niezwykły człowiek, parasolkarz. I dla niego dzisiaj ta piosenka, żydowski krawiec, Aleksander Rosenbaum. Вернется, жаль, что не в пример меня.
кто же будет одевать их всех потом по моде. Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя, фейгле моя, грустноглазая. Папа, мать, супушка скажет, засмеешься, люди разные. Aleksander Rozenbaum. Aleksander Rozenbaum jest bardem, kompozytorem wielu piosenek rosyjskich, a większość swojego życia jeździł karetką pogotowia, jest lekarzem, a napisał mnóstwo wspaniałych piosenek. Czy wy rozumiecie dużo po rosyjsku, czy nie? Coś rozumiecie? To mnie cieszy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Jeśli chcecie, to mogę coś przetłumaczyć. Wszystkie piosenki nastrojowe i może czasami trzeba tłumaczyć. Ja tam dużo gadam. Skripać, a idziesz Monia. Aleksander Rozenbaum. Здравствуйте, гости. Здравствуйте. Ну, если вы говорите по-русски, ну, давайте. Здравствуйте, гости. Скрипач, а идиш Моня, когда-то бог симфонии, играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач еврейский Моня, ты долго жил, ты понял, без мрака нету света, без горя нет удач. Услышь, как скрипка стонет в солдатском эшелоне, ты вспомни, Моня, вспомни и поплачь. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, Моня, вис, Моня, браво! Ладонях. Ты держишь мое сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавец. Грехи мои былые отпусти, играй, маэстро Моня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости. Ай, не надо.
гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня Пис, Моня Браво. Моня не гордый, он живет на свои. Послушай меня, Моня, ты вечно на перроне. Ты трешься, а не как трется о струны канифон. Но всякий раз в вагоне пассажи твои, Моня, снимают в миг мне головную боль. Здравствуйте, гости! Добрый вечер, мои дети! Здравствуйте, мои дорогие! Лахаем, я повезу жить, и мазал там для вас! Здравствуйте, мои дорогие! Ай, не надо, ай, бросьте! Здравствуйте, гости! Дорогие мои! Столик ваш справа, Моня Бис, Моня Браво! Сто Моня не гордый, он живет на свои. Zastanawiacie się, dlaczego życie było najbardziej popularne dla nich jest skrzypce. Ja zadałam to pytanie kiedyś jednemu z Żydów. Ja mówię, dlaczego u Żydów najpopularniejszy jest instrument skrzypce? Dlatego, że łatwo było się spakować. Naprawdę. Kiedy ich przesiedlali, albo kiedy wywalali, albo to było najłatwiejsze, najlżejsze, co można było zabrać. Pewnie. Słuchajcie, jest dużo anegdotów o Żydach. Ja oczywiście dużo z anegdotów znam i opowiadam, ale sami Żydzie mówią: nie daj Boże, że w twoim towarzystwie okaże się Żyd i ty opowiadasz ten kawał. Nikt lepiej nie opowiada kawałów o Żydów jak sami Żydzie. Więc słuchajcie, ja nie wiem. A może to jest jakiś Żyd? Ja nie opowiem. Powiem tak, byłam w Izraelu raz. Raz pojechałam z Teatrem Dramatycznym do Izraela, mieliśmy premierę spektaklu i potem tą premierę drugą pokazywaliśmy już w Izraelu. I anegdotów różnych tam było dużo, i takich śmiesznych, nieśmiesznych, ale jeden z naszych aktorów, Krzysztof Dracz, na pewno znacie, w Kiepskie gra, w różnych serialach, w filmach znanych, on ma taką urodę, że jest podobny i do Żyda, i do Azerbejdżanu, no tak jak pan tutaj. Takie trochę Ormianin, trochę Azerbejdżanin, trochę Żyd, no nie wiadomo co. I pan z tyłu siedzi, można powiedzieć, trochę Żyd, trochę... No naprawdę, naprawdę, no coś tam. I ten Krzysiek, jego ciągle tam nawoływali do modlitwy. A on mówi, I'm not Jude, I'm not Jude, i uciekał. Ja mówię, ty zobacz, ciebie kiedyś tam chwycą i w końcu pomodli się z nim. Mówię, broń ci, Panie Boże. Ja, katolik, z brzegu tutaj, ja jestem spod Wrocławia. No i w każdym razie tak się odżegnęło, wylatujemy już z tego Tel Awiwu, jesteśmy na lotnisku i nagle ktoś łapie go za rękę, ten Krzysiek taki przerażony stoi i stoi przed nim starszy taki pan, starszy Żyd i nawołuje go do modlitwy. Oni ortodoksyjnie Żydzie mają takie różne tutaj takie przyrządzenia i modlą się. I on znów tą swoją I'm not Jude. I ten Żyd tak stoi, patrzy tak na niego, taki uśmiecha się, spokojny, taki mówi, today no. Tomorrow maybe. Także słuchajcie, nigdy nie wiadomo, jakie tam, co tam w nas płynie. Pani Leneczka, modlitwa. Bulato Kudżawę, prosta. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждая муха тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, к власти, на властвоваться в сласть. Да.
Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как верит солдат убитый, не видя, что твое, пока земля еще вертится. Допоки нам земля кренчится, допоки есть так чи сяк. Пане, офяруй каждому з нас, чого му в житті брак, правда? Мендрцові дай коня, тужові дай владця і щось там ще. Не пам'ятаю по просто, прошу вас дуже. Дай же всім понемногу, і мені по хижі своїй. Сипні гроша щенщажом, і мені в опіці своїй. Czy pan, mój drogi, jest usatysfakcjonowany? Wspaniale! I mam już jednego wielbiciela. Mówi pan, ma pan. A miała być modlitwa. A pan strzelił idealnie. Ja mówię, nie mam przypadków. Miała być modlitwa. Oczywiście, Okudżawy, uwielbiam. W 93 roku był w Teatrze Rozrywki Okudżawa. Ja nieśmiało podeszłam, żeby wziąć tam od niego i on po polsku do mnie mówi, a ja, wy możecie mówić po rusku, ja ruski. I on mówi, Boże, dziecko, skąd ty tu jesteś do mnie? I ja mówię, ja tutaj mieszkam i pracuję. No w każdym razie Okudżawy lubię, śpiewam chętnie oczywiście, ale no, chcecie modlitwy Barbary Streisand? Ja mogę ją pominąć, możemy dalej. Słuchajcie, ja jutro mam wolny dzień, aktorzy mają poniedziałki wolne, a wy idziecie do pracy. No dobrze, modlitwa. Powiem wam, że ja się ochrzciłam sama. Znaczy nie to, że sama w domu tam. Nie. Po prostu ja jestem ze Związku Radzieckiego. Moja matka urodziła się w obozie koncentracyjnym i nie była ochrzczona. Mój ojciec był ochrzczony, ale to tam w domu jakieś babki go ochrzciły. I no nie było takiej wiary w naszym domu. Wiary to ja się uczyłam tu, u was, w Polsce. A przed tym coś mi ciągnęło zawsze do tego kościoła, do tej cerkwi. I ochrzciłam się ja w wierze prawosławnej w Wilnie. Ja pracowałam w Wilnie. I tak chodziłam obok takiego, bardzo mi się podobała taka cerkiew jedna. I ja przychodzę tam nieśmiało, mówię, Baciuszka, ja bym tak chciała się ochrzcić. A on mówi, ile ty masz lat? Ja mówię, 22. A on mówi, no a masz jakiegoś ojca chrzestnego, matkę chrzestną? Ja mówię, nikogo nie mam, ja to sama jestem. A on mówi, to będę twoim ojcem chrzestnym. Przygotowywał mnie długo do tego i powiedział, czy wierzysz? Ja mówię, wierzę, modlić się umiesz. Ja nie wiem, ja mówię, ja zawsze proszę, a nigdy nie przepraszam. I modliłam się tak swoimi słowami. I pierwszą modlitwę, tak wam, powiem wam szczerze, ja znam po polsku, ja nie znam po rosyjsku modlitwę, znam po polsku. I modlę się po polsku. I ponieważ wyszłam za mąż za Polaka, no tak wyszło, że do tej Sosnowcu czasami tam jeżdżę, czasami nie jeżdżę. I bliżej mnie jest tutaj do kościoła katolickiego. Także tak się złożyło w życiu, że ta moja wiara, ona, ja ją znajdowałam. Ja wątpiłam i wracałam i wątpiłam, pewnie jak każdy z nas. Droga była niełatwa. Dziwiło mnie zawsze, że jak to można modlić się wszyscy razem. Jak tak pielgrzymka na przykład idzie i wszyscy tam modlą się razem, głośno. Ja mówię, przecież modlitwa to jest coś takiego intymnego. I dopiero sama doświadczyłam, jak byłam w Chorwacji. 15 sierpnia jest świętem Matki Boskiej Zielnej, prawda? Tak? Dobrze mówię? I ja jestem w Chorwacji i gospodyni moja mówi, dzisiaj jest wielkie święto, a ja nie wiem. A ona mówi, dzisiaj trzeba, u nas taka jest pielgrzymka i my idziemy 35 kilometrów. Ja mówię, to idziemy. A ona mówi, nie. Jest 11 w południe, to się idzie w nocy. Ja mówię, to nic, mówię, idziemy. I poszłyśmy dwie. 35 kilometrów. No mieliśmy tam na początek jakąś tam wodę. A potem szliśmy i modliliśmy się. Ona po chorwacku, a ja po polsku. Dwie. Pod płonącym słońcem. I piliśmy wodę z szlauchów. Z szlauch. Widzicie, to śląska, nie? Nie. No ja jestem Ślązaczką, ja jestem stała. Ja jestem Halowa. Jak jest w Warszawie, to wszyscy się ze mnie tam się śmieją, bo nie mówią godynę coś po śląsku. A ja mówię, przecież ja nawet nie jestem Gorąką ani nic. Ja nie wiem, kim ja tu jestem. Tylko ja zawsze mówię, ja już jestem wasza, a wy jesteście moi. No po prostu, ja tu jestem więcej niż tej Rosji już. Ja tam tęsknię naturalnie.
No dobra, mniejsza z tym, doszliśmy, słuchajcie, 35 kilometrów. I co roku, jak jesteśmy w te sierpniowe wakacje, idziemy. Ja byłam w nocy i na Bosaka raz przeszliśmy, 35 kilometrów. Niezwykłe uczucie. Ja przygotowywałam wtedy ten recital, to była pierwsza moja pielgrzymka, z nią była w 2016 roku. Modlitwa Barbary Streisand. I ja jakoś tak nigdy jej nie czuję. Ja mówię, Boże, nie wiem, chyba jej nigdy nie zaśpiewam. Te dźwięki mi nie wychodzą, to wszystko jakieś takie złożone. I kiedy przeszłam to 35 kilometrów i wróciłam do Leny, ja mówię, Lena, dawaj, chyba ją poczułam. Modlitwa. Po ukraińsku? Tak, po ukraińsku. Обязательно спою так. Я правда спою. Że Ukraińcy przyszli. Jesteście Ukraińcami? Ja też połowę. Mój polski Ukraińc. Co? No wiesz, po 5 Polacy, ja przyjechałem teraz do Polski i tak? Wiesz, i znam dobrze polski i znam Ukraińc. Wspaniale. Ja. Co? A mówisz po ruski? To, po ruski? I nie żyć. A co ty zdzie zrobisz tak? Ja ruska. Половина ruska, половина ukraińka. Я вот отсюда, здесь. Откуда я? Да. Я живу на Шлёнске. Да, я актриса. А родилась в Ленинграде. А мой отец в Житомирской области. Ваш украинец, правильно? А семья моя живет и в Чернигове. Но, а украинец? Я в половине украинка, половина русская. Хорошо. Пол украинка, пол россиянка.
I polskie korzenie też ma. Pozwolisz mi dalej zaśpiewać? No to. To super. Słuchajcie, często się mówi o Majidiszy mamy, prawda? Taki mamele. A ja bym chciała zaśpiewać wam piosenkę Jeleny Wałęgi o miłości ojców do córek. Podnieście mężczyźni ręce, którzy mają córki. No właśnie, i to dla was. Dziewczynka moja. Девочка моя, слезы не вода, слезы слоны. И на дне души не найти сейчас правильный ответ. Но я-то все пойму, но я никому не сниму души. Там каждый виноват, а твоего дня не было и нет. Не плачь, и все как есть оставь. Послушай папу, папа ведь как прежний прав. Никто тебя не любит, так как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Не плачь, девочка, и все как есть оставь. Послушай папу, папа ведь как прежний прав. Никто тебя не любит, так как он никто. Никто не пожалеет и простит тебя за все. Pamiętam, jak przyjechałam z nią do Polski z tą płytą. Widziałam tylko piękne kobiety. Żydówki są pięknymi kobietami, naprawdę. Jakieś niezwykłe urody. I przyjechałam tu, mówię, o, super, puściłam. Boże, no super w ogóle piosenki. Ja muszę się kiedyś nauczyć. Ale jak się nauczyć? Jak nie znasz tych obaczków? No przecież ze słuchu tego, no nie da się. I mówię, przynajmniej, żebym wiedziała, jak ona się nazywa. No i słuchajcie, miałam takiego starego wolwiaka i oczywiście w nim nic nie mogło, ale po paru latach mąż zmienia samochód i ta płyta przychodzi tak do innego samochodu i eureka, oczywiście, technologia jest super. Wyświetlały mi się nazwisko tej piosenkarki, Miri Messika. I dzięki temu nas znalazłem ją oczywiście na Facebooku, na internecie i nauczyłam się parę piosenek. Jedna z nich to jest Afahat, o dziewczynie, która idzie ulicą i śpiewa o swojej nieszczęśliwej miłości. I mówimy, że słuchaj, jest deszcz, ja w każdej kropli deszczu czuję ciebie, twój dotyk. Twoją miłość. Ja pamiętam o tobie. Afahat. יש לך אישה שאתה אוהב ומשפחה
אבל אני מכירה אותך ורואה על מה אתה שומר גיבור גמוש בנעל בית מסתיק קולור מצנצר ואתה תשך אשר אני Шифтиква по-хебрайську то є надія. Шифтиква. То є пісенка о тим, як кожного дня йдемо свою дорогу. Я мовлю, нема випадків, то, що вона ще знайшла, і я хотіла зробити. Якщо дійсно не вийшло, якщо дійсно тобі ще не вдало, пам'ятай, не єсти сам. Спробуй утро. Якщо не вдало ще утро, за два дні, за місяць, спробуй ще раз. Ніде не єсти сам. Tylko, że przypomnij sobie, kiedy uda ci się, za rok, za dwa, że nie byłeś sam, zawsze ktoś był przy tobie. Szyr tykwa, żeby każdy z was miał taką nadzieję. Szyr tykwa. שם עולם עושה כולו
ani сюда. Chciałabym ostatnio moją piosenkę zaśpiewać takim durowym. I zaśpiewam piosenkę Aleksandra Rosenbauma Izwozczyk. Dzień taki хороший i staruszki krosze, chlebny jakiś sizy голубям. Отгоняю мошек, спит гнидая лошадь, морды прислонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. И пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если ты меня, мой друг, дождешься. Погоди, извозчик, я так устал, но когда же ты за мной вернешься? Фа-фара-фара, фа-фара, фа-фара-фара, фа-фара, фа-фара-фара, фа-фара, фа-фара-фара, фа-фара-фара. Он открытый, цокают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен, очень неприличный. Господин, ах, извозчик, отвези меня, родной, и, как ветерок, сегодня вольный. И пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если ты меня, мой друг, дождешься. Погоди, извозчик, я так устал, ну когда же ты за мной вернешься? Pani Lena Minkacz grała dzisiaj dla mnie i dla was na fortepianie i ja wasza Alona Szostak. Pani Lena, dziękujemy za to piękny koncert, klimatyczny, cudowny, wspaniały, naprawdę. Dziękujemy. Bardzo nam dziękuję, z całego serca, dziękujemy. Jakie chcecie bliski. Skoro mówicie, no, to proście o coś. Milion białych roz. Bardziej to nie jest. Ja oczywiście, że śpiewam tę piosenkę.
Ale no może Awistę zaśpiewam dla pana, bo tak ja zawsze zaskakuję tą moją Lenę z kapelusza. Znacie Wysoki Milion Ale Pros? Znamy! Pugaczowa, Ała Pugaczowa. Tak? Pamiętacie? No to dla pana. Jak pan ma na imię? Krzysztof. Krzysiu, dla ciebie. Milion Ale Pros. Pomyśl to, nie? Pomyśl. Жил-был художник один, домики мел и холсты, но он артистку любил темне, та, что любила цветы. Так, пани Кшиштофе. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. И террас. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён и всерьёз свою жизнь для тебя превратил в цветы. Ещё раз, Кшишу. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён и всерьёз свою жизнь для тебя превратил в цветы. Ещё раз. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, dobrej nocy wam życzę, bo nam się żory zbierają, słuchajcie. Nadchodzą. Kiedyś przyjadę, nie wiem, jeszcze zapraszajcie mnie, przyjadę do was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.